Gdzie jest mój świat? Tutaj, dokładnie. Hej, cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Wiecie, co nas czeka? Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, dokładnie końcówkę poprzedniego odcinka, to bardzo dobrze wiecie, że to. To jest po prostu genialny patent. Te nowe rakiety, ja nie wiem, czy one w sumie dotarły z tą aktualizacją, czy ja tego nie zauważyłem wcześniej. Ale naprawdę... Kocham tą grę za te rakiety, naprawdę to jest fenomenalne, te rakiety są fenomenalne, autentycznie. Tylko robimy jedną rzecz. One tutaj niszczą, jak tu widzicie, tak jak myślę, tak, po dwie sztuki. Tamte też niszczą dwie sztuki, a te niszczą jedną sztukę. To trochę niefajnie, ale można zrobić taki patent, jak po prostu drugi pułap tego wszystkiego, tak? Czyli na przykład wymarzę sobie tutaj, załóżmy, ta na pewno nie jest potrzebna, czyli trzecią sobie wymarzę. Cyk. O, i zrobimy coś takiego. Po prostu blok. Jeśli dobrze kminię. Blok, cyk. Tutaj już na tym zamontuję takie podpórki. Takie wzmocnienia, które powinny podołać. Przynajmniej taką mam nadzieję. W ogóle muszę trochę ochłonąć, bo jestem... Nagrywam teraz filmik dla was z drona, ten taki na live'ie, który już najprawdopodobniej dostaliście. Naprawdę miło mi się to nagrywało, mam nadzieję, że mi się spodobało. Później poszedłem polatać i jak ja ćwiczę, jak ja ostro trenuję, to naprawdę przeloty są blisko drzew, blisko wszystkiego, jak muszę przetrenować i troszkę jestem, no wiecie, to strasznie podbija adrenalinkę, więc sztosik. Jak ja to mówię, sztosik. Ja też tak właśnie się zastanawiam w sumie, czy to podoła. Bo to by mogło... Bo patrzcie, jeśli te armaty atakują nas, to one zmieniają położenie tych rakiet. Jeśli tych rakiet po prostu by było naprawdę w piździu, czyli tyle, to ja podejrzewam, że nawet nie byłoby trzeba tego pod kątem niczego ustawiać, tylko po prostu tych rakiet nawalić ile się tylko da. To jest najprostsze wyjście. Autentycznie. I czekajcie, rotate, tu już na przykład nie mogę przypisać, ale tu już mogę, nie? Mogę napakować tych rakiet gdzie tylko chcę. I one... I one po prostu te armaty zniszczą. To będzie jedna wielka sieka. Ja mam nadzieję, że komputer to obrobi chyba. Jeśli nie, to mówi się trudno i żyje się jakkolwiek, ale dalej. Te armaty, te na przykład spadną z góry, przynajmniej mam taką nadzieję. I też co nieco bałagan wywołają. Po prostu jakbym taką wieżyczkę ubudował, taką wysoką. Zagnijmy mój komputer. Kto jest za tym pomysłem? Ja nie wiem w ogóle, w którą stronę ja to daję. Ale to jest chyba dosyć dobry pomysł. Zobaczmy, jak teraz się zachowa mój komputer. Ja pierdziut, ale bajzel. Dobra, zróbmy tak, że ja to... Że to jest tutaj. Next Zone już mi wyskakuje, ale zapiszmy to. Zapisz. Boom Boom 2. Boom Boom 2 jest zdecydowanie bardziej zaawansowaną opcją Boom Boom 1. Boom Boom 1, otóż słuchajcie, miał tylko jeden poziom. A Boom Boom 2, jak nazwa sama wskazuje, ma dwa poziomy. Tak dokładnie, tak to jest. Mam nadzieję, że tu... No, że rozwiałem wasze takie no, pytania, bo wy na pewno mieliście o to pytania. Dlaczego Boom Boom 2? Dlaczego? Że bardziej rozbudowany? Czy o co ci chodzi? Rozwiałem wasze wątpliwości w tym momencie. Mam nadzieję, że będzie się wam w tym momencie lepiej żyło i że jakoś zostawicie... Nie wiem, zresztą łapki zostawiacie. Tym nic nie będę gadał, później powiecie, że wy... Nie, róbcie co chcecie. Powiem wam tak. Zone zaliczony, ale ja bardzo chętnie chcę zobaczyć, co się będzie działo i ile FPS-ów uzyskamy, gdy wpakujemy jeszcze kolejny ten... Kolejny... Gdzie to jest? Bo wiecie co? Na tej grze chyba tak mi się wydaje przynajmniej. Nie cierpi za bardzo karta graficzna, tylko sam procesor, który musi obrobić... bo nie wiem, na pewno gdzieś słyszeliście, jak działa w ogóle komputer. Procesor odpowiada, słuchajcie, za przemieszczanie elementów, za całą fizykę gry. Za wszystkie rzeczy po prostu, za algorytmy, za pierdołki, za umieszczenie przedmiotów, za ruch tych przedmiotów. A karta graficzna w sumie odpowiada tylko za generowanie obrazu. I ona oczywiście jest troszkę bardziej przez to obciążona, bo ma tych elementów w piździu więcej. Ale tak ogólnie to wydaje mi się, że w sumie cały komputer cierpi. Nie tylko karta graficzna czy sam procesor, ale ogólnie, bo procesor ma tu tych elementów w piździu za niedługo.
Karta graficzna musi wszystkie graficznie obrobić. I może być ładny, ale bajzel. Ale spróbujmy. Fajerwerki! Było 20 FPS-ów. One more time. Zobaczmy to z daleka. Czyli... A strzelajcie sobie, strzelajcie. Teraz ja. Fantastyczna jest ta gra. Naprawdę... Fantastyczna. Moment, ja by tylko na chwilę w opcjach byłem. Musiałem tam pozmieniać coś, bo mi faktycznie ostro przylaczyło. Ale nie, w sumie i tak chyba następny stage to jest 29. Dobrze to nacisnąłem? Wydaje mi się, że tak. Czekajcie, wrócimy. Robiliśmy... Co my to robiliśmy? To. To było to. Secret Flame. Jakiś sekretny płomień. A, widzę płomień. Dobra, i co z tego? Że jest płomień? Extinguish. Secret Flame. Mam typa... Co? Albo nie wiem, albo zburzymy tą wieżę, albo faktycznie ją trzeba jakoś ugasić, tylko co? Stłumić? Weźcie mi to. Reset kamera. Boże, tu się dzieją rzeczy. Jak to mam ugasić? Pogięło? Chyba że czej? Ej, moment. Uwaga, Mati kojarzy fakty. To jest taki rytuał w mózgu, w którym jedną rzecz powiązujecie z drugą i wychodzi wam coś cudownego, co jednak może okazać się zgubne w efekcie, aczkolwiek czasem się zdarza, że uratuje wam dupę. A mówię tutaj, jest Flame Tower i jest Water Canyon. Czyli, że jesteśmy tak jakby już chyba uratowani totalnie, bo plus moja maszyna, którą kocham, po prostu no, przez połowę tutaj map daje rady przejść i naprawdę jest wypad. Jest mega prosta, a taka fajna. Co prawda tam w jednej mapie ją strasznie skomplikowałem, bo była odłączana dwie części, jeszcze w dodatku ta jedna się musiała palić i było troszkę tak namieszane w niej, aczkolwiek teraz sobie naprawdę bardzo fajnie radzi. I wiecie co zrobimy? Water Canyon po prostu pod Y i daj R. Tak, wiecie co, tu to damy, żeby nam to równomiernie, przepraszam, Z, R i R. Pytanie, czy ty odlecisz z tymi kanionami? Kurde, ty pałko. Ale pod Y psikają, a jak się wypsikają, to co, to będzie lżejsze? A ile one mają tego, tak jakby, tego namaszczania wodą? Chyba w nieskończoność, ale fajnie. No to, ej sorry, akurat nie to. Walmy te i tylko w ramach równowagi. Tylko w ramach równowagi. Czekajcie, nie będę kombinował, bo to żadna różnica. Dam tutaj jedno. R. Tylko w ramach równowagi. Powiedz, że teraz się przynajmniej oderwiesz. Tak, dokładnie, okej. Co prawda, moglibyśmy to robić dłużej, ale jak ja to mam faktycznie ugasić, a przynajmniej tak mi gra mówi, że mam ugasić ten sekretny płomień, to wystarczyłoby się chyba do niego przymierzyć i też uważać, żeby mnie nie podjarał. Wyłącz na chwilę, bo nie wiem, czy w ogóle dobrze przymierzamy. Dawaj, bo tu mam za dużo guzików i przycisków. Wszystkiego mam za dużo. Aki doki. Jeszcze? Jest dobrze. To teraz, Y. Naprawdę tylko tyle było trzeba zrobić? Jej. Jeszcze w dodatku wiecie, co mi się podoba? Że ten Water Canyon jest o tyle fantastyczny, że mu się to chyba po prostu nie kończy. Możemy sprawdzić. Nacisnąłem Y i zobaczymy, jak długo to się leje. Możemy go ugasić jeszcze tak dla pewności. Wow. Co by mi się marzyło, żeby zrobić tego taki skrętny. Wystarczy było ogon dorobić i skrętny ten jeden wirnik. Naprawdę byłby sztos. Wypas, dawaj next zone, którą to sobie najprawdopodobniej zrobimy w kolejnym odcinku. Race and Steel. To jest ten mieczyk, którego trzeba wyciągnąć i do niego jest przygotowana maszyna. Oczywiście moglibyśmy spróbować po swojemu jakoś to spróbować podnieść, ale... Ale kurczę, no nie wiem. Nie wiem, zobaczę, jak podołam, jeszcze w dodatku to trzeba tu... Nie, to jest zbyt trudne, ta maszyna temu nie podoła. Ja bym chciał zresztą zobaczyć, czy on się chociaż kiwie, czy on jest tak mocno na sztywno przymocowany. On się kiwie trochę, jego trzeba po prostu wyciągnąć i tam dostarczyć, no tylko, że to trzeba maszynę i w sumie sam nie wiem. Może zróbmy tak, że to będzie zależeć od was, bo...
Bo wyciągnąć, ja bym go nawet mógł spróbować teraz i to by nie było chyba nawet jakoś bardzo skomplikowane, czy też głupie, bo to by można było zrobić w ten sposób, że się po prostu zrobi jakieś łabągi, które się wbiją i go złapią. Mam taką przynajmniej nadzieję. Można spróbować, ale to też trzeba mieć, kurczę, ładną celność. Myślicie, że to się uda? Myślę, że nie, bo ta maszyna jest trochę źle do tego skonstruowana. Pierwsze, że jest zbyt ciężka, po drugie, że te uchwyty ma chyba zbyt słabe, po trzecie, że z przodu blokuje go ładny pałąk, więc to na pewno nie podoła. Zrobimy tak, najpierw spróbujemy z moją maszyną, którą sam skonstruuję pod to, a druga opcja będzie taka, że wykonamy to, jeśli się nie uda, oczywiście wykonamy to maszyną ze Steama gotową, zrobioną przez kogoś. Więc, ale myślę, że mi się uda, kurczę, no na tyle chyba jestem już w tej grze przećwiczony, że nie będzie problemu. I to jest ta ostatnia strefa w Tall Brindzie, która jest aktualnie dostępna i później 31, 32, 33 czekamy, aż twórcy ją dodadzą, więc seria na jakiś czas ucichnie, chyba że wyjdzie akurat aktualizacja, to na pewno nie ucichnie, więc będzie spoko. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zostawcie łapę. Widzimy się w kolejnym, w opisie macie dosłownie wszystko, także link do tej gry, którą możecie, kurczę, kupić za 5 euro, czyli to jest 20 zł, no, czyli naprawdę za taką gierę to jest mała cena, autentycznie, za tyle ubawu, który mi dostarczyła, to jest mała cena. Dobra, jeszcze raz mówię, to tyle, miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, zapraszajcie swoich znajomych na mój kanał, pomagacie mi tym strasznie, naprawdę mega mi tym pomagacie. Mnie to cieszy, że tam idziecie do ziomków, czy przy okazji w szkole mówicie: ej, zobacz na jego kanał, bo w miarę fajny, więc zobacz i wbij i może zasubujesz i będzie fajnie, będzie więcej widzów. Już się zapętliłem w tym, co chciałem powiedzieć. Koniec, miłego dnia, trzymajcie się, hej.